Szymon, krótka analiza tego biegu. Według mnie bieg był bardzo dobry, ponieważ startowaliśmy w tym składzie pierwszy raz, ja, Artur Janicki i Adrian Wielgat. Było całkiem dobrze, chociaż już w środku dystansu, pod koniec trochę nam runda spadła, z czego nie jesteśmy bardzo zadowoleni. Musimy się jeszcze nauczyć przekazywania energii, kiedy jesteśmy razem, bo to nam nie wychodziło. Dlatego jeszcze większe, lepsze treningi, silniejsze i według mnie poprawimy się i będzie jeszcze lepiej. Pierwsza ósemka myślę co najmniej. No, proces budowy to wygląda tak, że staramy się jeździć na treningu i bierzemy takie trzy najlepsze, dwa najlepsze dystanse. Szczególnie patrzymy na dystans 1500 metrów, 3 km i 5 km. No, najlepiej jak w takim składzie jedzie dwóch długodystansowców, którzy mają bardzo dobre czasy na 3 lub 5 km. Jest jeden taki wielobojista, który potrafi pociągnąć tę drużynę, a długodystansowcy utrzymają prędkość. Teraz, jak się zbliżał sezon, to coraz więcej, bo wiedzieliśmy, że to dystans, na którym trzeba się skupić do Igrzysk Olimpijskich i wiemy, że są duże szanse, żeby być w tej czołówce światowej, to tak. A twoje samopoczucie, jeśli chodzi o ten wyścig, bo powiedziałeś o drużynie, a ty sam, jak sam siebie byś ocenił? No, na tych zawodach sam siebie bym ocenił, że jest jeszcze to do poprawy, ale jestem zadowolony, ponieważ udało mi się zadebiutować teraz w Pucharze Świata tydzień temu w Mińsku, gdzie już zebrałem swoje pierwsze punkty. Teraz poprawiłem się znowu o te 2 sekundy. Na tym Pucharze Świata zrobiłem czas 6:36, co dało mi w pierwszej 15 w dywizji B. I według mnie jeszcze jest dużo do poprawy, ale jestem na dobrej drodze i myślę, że końcówka sezonu tego będzie dla mnie bardzo dobra, bo jestem zawodnikiem, który od startu do startu się poprawia. Poprawi jeszcze swoją minimalną technikę, właśnie staramy się z Tristanem poprawić, żeby wszystko było jak najlepiej w tej technice. Idzie ku dobremu, dlatego jestem zadowolony. Jeśli o drużynę chodzi, to tak, na pewno tak, a jeśli chodzi o mój indywidualny bieg, no to myślę, żeby tak, pierwsza piętnastka w dywizji. Wszystkich zawodników na dywizji A, to jestem pewny, że mnie stać na to.